oczy całego postępowego świata zwróciły się na Lubań. Zasiedlenie tej miejscowości położonej na zachodnich rubieżach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest faktem. Na dworcu kolejowym w Lubaniu z pociągu wysiadły tłumy osadników. Jechali wiele dni, wysiedli utrudzeni i pełni nadziei na lepsze jutro. Łączą się rozdzielone wojenną zawieruchą rodziny. Po witaniu towarzyszą łzy szczęścia i okrzyki radości. W krótkich, żołnierskich słowach witają osadników przedstawiciele czynnika oficjalnego. Burmistrz Lubania, inspektor powiatowego urzędu repatriacyjnego i oficer wyzwolicielskiej Armii Czerwonej. Wszyscy zmierzają pochodem ku rynkowi, idą w przyszłość budować nową Polskę na ziemi zdobytej przez polskiego żołnierza. Na rynku już czeka na osadników miejsce przydziału mieszkań i gospodarstw. Setki osób otrzymuje upragnione miejsce do osiedlenia. Towarzysz inspektor PUR pracuje ponad siły, wyrabiając 300% normy. Mimo to dochodzi do ruchawki. Nie dziwne, że trudno opanować się zmęczonym towarzyszom osadnikom przez lata ciemiężonym przez niemieckiego okupanta. Pamiętajmy, że choć walki zbrojne zakończone, teraz znów walczymy, tym razem o lepszą Polskę. Nie damy się pod szeptą podżegaczy i reakcyjnych prowodyrów, których celem jest zatrzymanie pochodu postępu. Tymczasem w Lubaniu idziemy do kamienicy wciąż zajmowanej przez rodzinę Hanke. Przedstawiciele pokonanych niemieckich najeźdźców nie chcą oddać mieszkania strudzonym repatriantom. Na pomoc przychodzi oficer z bratniej Armii Radzieckiej. Ale cóż to, cóż to? Oto nasi proponują pojednanie i zamieszkanie razem. Szczere serce zwycięża! Ludności z latami przybywało coraz więcej. W kwietniu 1947 roku w całym powiecie lubańskim mieszkało 32 tysiące ludzi. Ponad połowa z nich była repatriantami pochodzącymi z różnych miejsc byłych Kresów Wschodnich. Około 41% stanowili przesiedleńcy z województw centralnej Polski, w których było przeludnienie i brakowało gospodarstw. Nieco ponad 4% stanowili reemigranci z Niemiec, Rumunii, terenów ZSRR i innych państw. Pod koniec 1948 roku Lubań liczył 9262 mieszkańców. W 1949 roku 10672, w 1950 11125, w 1955 18043. Ostatnia fala repatriantów przyjechała w latach 1957-1958.